Zobaczcie go, oto idzie ulicą. Niewidzialny wspólnot spięty kotwicą. Zamazany burcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę. Serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własny pragnień i snów. Dzisiaj 15 września 2019 roku w Lipsku mamy festyn rodzinny. Festyn promujący zdrowe zasady życia rodzinnego. Dla nas, jako organizatorów, czyli tak dla parafii, jak dla Urzędu Marszałkowskiego, uśmiech drugiego człowieka to największy skarb. I przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi za wkład, za pomoc finansową w organizacji tego festynu rodzinnego. Chciałbym podziękować Agencji Rozwoju Regionalnego ARES Suwałk, bo oni także pomogli nam finansowo. I przede wszystkim też podziękować panu Pawłowi, bo to przy jednej z rozmów urodził się ten pomysł. No właśnie, aby nie tylko dziecko się uśmiechnęła, ale cała rodzina, żeby zacząć promować w naszym województwie podlaskim zdrowe zasady spotkań rodzinnych, sąsiedzkich, przy grach, zabawach, śpiewach. Ja się właśnie bardzo też cieszę, że jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego mogliśmy wsparć ten wspaniały festyn, na który przyszło bardzo wiele rodzin z dziećmi. Dzieci wspaniale tutaj się bawią, mają sporo atrakcji. Widać tą taką wartość rodziny prawdziwą. Tutaj naprawdę właśnie wszystkie rodziny są wspólnie. Możemy się rozwijać, nikt nie poszedł do domu, każdy z sąsiadów może wspólnie rozmawiać o swoich problemach, o swoich potrzebach, a przede wszystkim także o wartości chrześcijańskiej. Bo oczywiście, na tym budujemy. Bo na tym właśnie to budujemy. Dlatego chciałem tutaj też w swoim imieniu podziękować dla pana marszałka Artura Kosickiego, dla księdza proboszcza, że wspólnie mogliśmy razem ten wspaniały festyn zorganizować. Ja bardzo dziękuję. I rzeczywiście warto było, żeby na drugi rok więcej osób przyszło i zobaczyło, bo niektórzy mogą z niedowierzaniem patrzeć na to, co się dzieje. Tatusiowie z mamami, z dziećmi, babcie, dziadkowie. Przedział wieku tak, niesamowicie duży. Od niemowlaczków po staruszków niemal 90-letnich. Także taki festyn, daj Panie Boże, proszę to pana marszałka powiedzieć, żeby... Myślę, że za rok będziemy wspólnie kontynuować tę wspaniałą imprezę. Nie, choć pewnie w jakichś takich cieplejszych... Tak, będziemy modlić się, żeby tyle wiatru nie było. Ale rzeczywiście niech wiedzą, że na Podlasiu rodziny i sąsiedzi mocno w życzliwości się trzymają. I tutaj myślę, że jeszcze też chcielibyśmy podziękować serdecznie wszystkim wystawcom, którzy się wystawili, bo na dzisiejszym festynie to nie tylko wystawcy sprzętu, ale także na przykład Białostocki Centrum Onkologii, gdzie mogą rodziny także przyjść i się dowiedzieć, jak prowadzić zdrowy tryb życia,
Jest także stoisko naszego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, gdzie także tutaj panie promują zdrowy ten tryb życia. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować takim cichym paniom, które najwięcej też radości sprawiły dzieciakom, młodzieży, dorosłym. To panie z kół gospodyń wiejskich, z Drukowszczyzny i ze Skieblewa. Wielkie im dzięki, bo rzeczywiście panie się napracowały, abyśmy się uśmiechali na, już syci, najedzeni. Dziękujemy im bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Za tą radość, którą sprawiły. Tak, przez kuchnię. Że smacznie gotują. Bardzo. Będziemy na drugi rok prosić, żeby byli znowu. Сейчас в Украине 22:37. Атмосфера. Przegrywamy, przegrywamy, ja wszystkie tutaj dobrze widzę. На секунду. И едемy! Okay.